Poranny gość, Radia Zachód. Dzień dobry, gościem Polskiego Radia Zachód jest prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Koniem się. Dzień dobry, panie redaktorze. Serdecznie witam wszystkich państwa. Panie prezydencie, być może byłoby to karkołomne, ale nie, niemożliwe. Czy dojechał pan do radia obwodnicą południową? Nie, nie dojechałem obwodnicą południową. Dojechałem z innej części miasta. Natomiast nawiązuje pan redaktor na pewno do tego. To że... wielkie otwarcie w sobotę. O... Tak, że w sobotę otworzyliśmy uroczystość. I uruchomienie inwestycji. Inwestycja, która była wyczekiwana, która no, ma swoją długą historię, bo pierwsze rozmowy na temat jej powstania to jest rok 2020. 14 Przetarg to jest rok 2016. Zakończenie budowy rok 2023. Historia bardzo długa, wymagająca no, kilku zdań z mojej strony. Punkt pierwszy. Przed połączeniem miasta z gminą obiecaliśmy mieszkańcom Raculi i Żonkowa, że wyeliminujemy transport tirów z ich miejscowości, bo w kilku miejscach tam droga była tak wąska, że tiry nie mogły się mijać. Więc dotrzymaliśmy słowa, więc to punkt pierwszy. Punkt drugi. Zielona Góra cały czas się rozwija. Przybywa nam samochód Już dawno przekroczyliśmy 100 tysięcy pojazdów w mieście, więc są nam potrzebne nowe rozwiązania komunikacyjne. Szukaliśmy sposobu, jak to zrobić, bo trasa północna coraz bardziej się nam korkowała, więc no, po stronie północnej wybudować drogi się już nie da, stąd szukanie... Po... Zielona Góra otoczona jest już pełnym ringiem. Ale ringie. panie redaktorze, mhm. jeszcze chyba dwa zdania tylko trzeba dodać, bo, bo, bo to jest długa historia i wiele osób nie wierzyło w to, że ta droga powstanie, że się uda, bo to była naprawdę taka karkołomna inwestycja, zresztą wykonana bardzo Szybko, za co byliśmy chwaleni przez dyrektor, panią dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, bo tak naprawdę ona spodziewała się, że my to oddamy, ale w przyszłym roku, a nie rok no Takie były założenia. Takie chyba były tak. założenia, więc, więc tutaj no naprawdę wspaniała inwestycja, przynajmniej dla mnie, bo ona rozwiąże wiele różnych problemów. Tak naprawdę ona nigdy by nie powstała, gdyby nie determinacja włas miasta, ale gdyby nie pomoc pana Jurka Materny, który przejął pałeczkę po Bożeniu Bukiewicz, która kiedyś wspierała tą drogę. Więc jakby taka ciągłość, była I, i mieliśmy szansę otworzyć wspólnie razem, bo tak naprawdę to również jego sukces, gdyby nie jego determinacja, nie dostalibyśmy pieniędzy unijnych, bo to jest dla mnie jeszcze bardzo ważne, że tą drogę budowaliśmy nie za swoje pieniążki, tylko za pieniążki unijne i nie te, które znajdują się w lubuskim programie operacyjnym, ale pieniądze warszawskie, więc im więcej wyciągniemy pieniędzy z Warszawy, tym będzie nam się lepiej żyło. Jak pan ocenia, jak w praktyce uruchomienie tego rozwiązania to oczywiście także zostało przebadane przez specjalistów, drogowców, którzy... Którzy się na tym znają zwyczajnie. Ale co to będzie oznaczać dla mieszkańców nie tylko, bo jesteśmy na antenie regionalnej, nie tylko Zielonej Góry, bo mówi Pan o Zielonej Górze, ale także regionu, bo wiele osób jednak no, przecina Zieloną Górę gdzieś podróżując. Nie, no, Panie Redaktorze, Świdnica, Nowogród i wszystkie miejscowości, które są dalej położone bliżej granicy, no, będą miały o wiele łatwiejszy dojazd do drogi S3, czyli do drogi szybkiego ruchu do kręgosłupa komunikacyjnego województwa lubuskiego. Więc to, to nie podlega żadnej dyskusji. Odciążymy trasę północną, droga na żary Żagań, Krosno, Gubin będzie odciążona, będzie można pojechać dwoma już alternatywnymi drogami, więc to nie podlega żadnej dyskusji, że ona pomoże. Oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów komunikacyjnych miasta Zielona Góra, bo bardzo szybko przybywa nam e, samochodów, po prostu Polacy się bogacą. W ostatnich latach jest to naprawdę tak szybkie, że aż z jednej strony jako prezydenta mnie to przeraża, oczywiście, bo no, trzeba budować nowe drogi, trzeba budować nowe parkingi, my nie jesteśmy w stanie nadążyć za tym, a to się o tym, że Kowalski ma więcej środków w portfelu. To, co powiedziałem, już dawno przekroczyliśmy 100 tysięcy samochodów. Jak sobie popatrzymy i odejmiemy osoby, które od urodzenia do 18 roku życia raczej nie mogą prowadzić samochodu, no to się okaże, że teoretycznie każdy z nas, nawet ten stulatek, ma co najmniej jedno Panie auto. prezydencie, wspomniał pan Jerzego Maternę, który pomógł załatwić środki, lobbował za tą inwestycją. A ja się spotkałem z takimi komentarzami w internecie, nawet pana zdjęcie razem z Jerzym Materną gdzieś na Twitterze się pojawiło, bo ktoś napisał, proszę o to prezydent Kubicki z Pisowskim posłem, <laughs> razem, y, 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 prawda, koledzy i tak dalej. To znaczy, że Kubicki współpracuje z Pisem, że to jest coś nagannego, coś złego. Tak to zostało przedstawione. Panie redaktorze, mamy takie osoby, które uważają, że w Polsce powinniśmy do siebie rzucać kamieniami i nie rozmawiać z sobą. My z panem Materną rozmawiamy, mamy wiele wspólnych tematów. Patrz, rozwój miasta Zielonej Góry, tak jak było to z panią poseł Bukiewicz. Szkoda, że w tej z chwili. Z Platformy Obywatel. Platformy Obywatelskiej, która poszła po Platformę Obywatelskiej i, i też nam pomagała. Mnie przeraża właśnie to, że, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie z sobą nawet rozmawiać. Że część osób uważa, że jak z sobą rozmawiamy, to nie wiem, Bóg wie, co wielkiego się musi wydarzyć. Moja mama uczyła mnie jednej rzeczy. Jeżeli ktoś Ci w życiu pomaga, to powiedz mu słowo dziękuję. Jurek Materna pomógł nie mi, pomógł miastu, pomógł mieszkańcom, pomógł wszystkim, bo przecież to nie będzie droga imienia Jurka Materny i będą jeździli tylko i wyłącznie działacze Prawa i Sprawiedliwości, tylko wszyscy mieszkańcy. Więc e, takie sprowadzenie do tego, to, panie dyrektorze, no, udało nam się wspólnie razem również lobując, załatwić 30 milionów dla szpitala. To rozumiem, że każdy, kto będzie leczył się w szpitalu, to teraz współpracuje z PIS-em, dojdziemy do jakiejś abstrakcji. Powinniśmy wrócić do tego, że my z sobą rozmawiamy, potrafimy robić to w sposób kulturalny, rozmawiamy na argumenty, a nie na obrażanie się. Jeden na drugiego debili, wariatów, imbecyli, wyzywa. Ja uważałem, że to jest moja powinność i zawsze będę tak robił, zawsze dziękowałem tym, którzy pomagają miastu, bo tak naprawdę dla mnie najważniejszy jest rozwój miasta. Przecież my tutaj bardzo często spotykamy się z różnymi politykami, prosimy ich o pomoc w konkretnych rozwiązaniach. Za chwilę wystartuje kolejny obwodnicowy, obwodnictwo zachodnia, jeszcze większa inwestycja jakiej w województwie od wielu, wielu lat nie było. Mam nie rozmawiać z rządem na temat inwestycji? Wszyscy rozmawiamy. Jeżeli ktoś się nie chce do tego przyznać, to kłamie. To, co powiedziałem, udało nam się dla szpitala, który jest marszałkowski, ponad 30 milionów złotych wylobować na poprawę układu komunikacyjnego. Czy to jest złe, złe, że to robiłem, panie redaktorze? Dobrze, panie prezydencie, za obwodnicę południową należą się Gratulacje, pogratulować trzeba, także gratulujemy panu i miastu. Pytanie o inną inwestycję, jeszcze tak na koniec, w kontekście inwestycyjnym. Ta zielonogórska hurgada, jak się mówi o, o, o kompleksie w Ochli, czy jest szansa, żeby przed rozpoczęciem wakacyjnym ona została do nadużywania? Panie redaktorze, robimy wszystko, żeby jak najszybciej skończyć również tą inwestycję. Powiem panu w ten sposób, czasami zastanawiam się, bo są takie osoby, które tylko i wyłącznie krytykują, one chyba wolałyby, żebyśmy nic nie robili, tylko krytykowali. Mówili, że nie wiem, nie, ktoś nam nie chce dać pieniędzy, mhm. Nam się to nie uda. Część polityków woli, żeby nic się nie udało. Wtedy będzie mówić, można mówić, jak to jest źle, jak wszystko jest do kitu. No, my w Zielonej Górze wychodzimy z czegoś trochę innego założenia. Należy współpracować z wszystkim, należy rozmawiać z marszałkiem, z wojewodą, z każdym, tym, który może pomóc rozwojowi miasta. W samorządzie tak naprawdę my nie mamy takiej wielkiej polityki, no bo jeżeli ktoś twierdzi, że na przykład budowa nowej szkoły na Czarkowie to jest polityka, czy za chwilę wystartuje budowa schroniska dla zwierząt, to jest polityka, czy za chwilę budowa w wodnicy zachodniej, to, to jest wielka polityka. No drogi, nie wiem czy pan wie, no dostaliśmy, w pewnym sensie jesteśmy też ostatnio takimi zakładnikami własnych sukcesów. Dostaliśmy kolejne dziesiątki milionów na budowę i remonty no tylko że remonty dróg w Zielonej Górze, jeżeli zaczynamy jakikolwiek jeden remont, powodują niestety duże problemy komunikacyjne, co pokazuje, jak słabo mamy Na tą przykład infrastrukturę... ulica Podgórna, która w tej chwili ee... jest zamknięta się, przy urzędzie i trzeba sobie Ale sprawdzić. ponad 50 milionów złotych pozyskane na to, żeby miasta Zielona Góra nie zalewało, więc musimy pewne, że tak powiem, rury w ziemi. Pozmieniać na o wiele większą średnicę, tak abyśmy dobrze, w Pan powiedział, że nie ma polityki, no ale dobrze, przejdźmy do tej polityki jednak, bo w Radzie Miasta pojawił się nowy klub PSL Zielona 2050. Z ludowcami pan prezydent mówił, się zbratał. I, a, a mało tego, jeszcze kradnie pan szyld chołowni, bo te Polska 2050 czy 2050 jest kojarzone z tym konkretnym ugrupowaniem. Jak to jest i o Panie co chodzi w tym Panie Ja od wielu, wielu lat też nie ukrywam swoich sympatii dla Kosiniaka-Kamysza. Popierałem go jako kandydata na prezydenta i też, jak ktoś poszuka, to znajdzie w internecie zdjęcie moje wielokrotne z przewodniczącym z presem PSL-u. Mamy blisko do siebie w niektórych poglądach. Ja się bardzo często z nim identyfikuję, bo on ma jednak dość konserwatywne poglądy, a moje ewoluują również w tym kierunku. Kiedyś były bardziej otwarte, teraz troszkę mniej. Stąd ta współpraca od wielu lat jest, trwa i ona się nie zmieniła. Mamy sukcesy, mamy też... Porażki, ale jak to w każdej współpracy, więc zbliżają się wybory. Rozmawiają na temat wspólnego startu z Szymonem Chownią, które najprawdopodobniej w niedługim okresie ułanoczyli się. Rozmawialiśmy na temat stworzenia klubu w Radzie Miasta. Mam nadzieję, że później będą kolejne kroki i powstaną kolejne kluby. Ja będę wspierał zawsze też Kościniaka Kamycza, bo, bo podoba mi się on jako polityk. Jest konsekwentny, nie stanął tak jak wszyscy z opozycji po stronie tych, którzy. Jana Pawła II od czci wiary odsuwali, tylko powiedział twardo: Słuchajcie, musimy bronić. Nie może być tak, że SB stało się w tej chwili ostoją i oazą moralności, więc, więc bardzo mi się to podobało. Cześć bo informacji, tak? tak wiarygodnym, tak. najbardziej wiarygodnym, tak, tak, więc, tak, więc tak, no, taki hijoch historii. A tak naprawdę przecież, panie że nie siedzielibyśmy dzisiaj w tym studiu, gdyby nie Jan Paweł II i Wałęsa. Przecież to ci dwaj ludzie rozmontowali Związek Radziecki, a tutaj nagle słyszymy, że. że, że, że... Jeśli chodzi o Wałęsa, to ja bym polemizował. Natomiast Natomiast, natomiast... Ja nie będę polemizował, ja te dwie osoby będę zawsze szanował za to, co zrobiły. I I jako nie pewien można, symbol oczywiście nie można im tego Więc, więc stąd, tak... stąd, stąd, że tak powiem, moje, moje że tak powiem, gdzieś, no, pełne poparcie dla, dla działań Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla działań Kosiniaka-Kamysza. Rozmawiamy z sobą nie po raz pierwszy. Jak pan wie, dość często mieliśmy bardzo blisko do siebie, jeżeli chodzi o współpracę taką stricte polityczną. Ale ona w pewnym sensie nie rzutuje na miasto i ona dalej będzie trwała. Dobrze, a co z wyborami do parlamentu? I z Januszem Kubiskim. Pan się znajdzie na liście, będzie pan na przykład nie wiem, jedynką na takie liście i zostawi nie, pan Nie, panie redaktorze, górę, czy jak nie, to panie redaktorze będzie? nie planuję startu do parlamentu. Na dzień dzisiejszy chcę dokończyć wiele rzeczy, które są w mieście rozpoczęte i wiele jeszcze jest do zrobienia. Dopóki mamy pomysły na miasto, a takich nie brakuje, bo ja mógłbym wskazać kilkanaście nowych rozwiązań komunikacyjnych po, o, poza Wodnicą Zachodnią, na którą przetarg już jest. No już mówi się rozpisany. o które Dokładnie. i wierzę w to, że one powstaną. Chodzi o Rondo przy się chodzi o Rondo przeoszął i kilka innych spraw. No, budujemy w tej chwili po raz pierwszy od wielu, wielu lat mieszkania komunalne. Dostaliśmy dziesiątki milionów złotych na, na tą inwestycję i one też się umnaocznią. Więc ja obserwuję oczywiście politykę warszawską, natomiast dla mnie najważniejsza jest ta polityka samorządowa tutaj na dole. Jestem przekonany o tym, że ja i moi współpracownicy wiemy, co jeszcze chcemy zrobić. Mamy jeszcze dużo energii, dużo do zrobienia, stąd oczywiście wspieramy i patrzymy na to, co się dzieje na scenie krajowej. Natomiast dla nas najważniejsza jest ta lubuska, zielonogórska Scena i tutaj będę, że tak powiem, mam nadzieję, realizować dalej z pozytywnym skutkiem projekty, które rozpoczynamy. Prezydent Janusz Kubicki, był gościem w Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie panu rektorowi i wszystkim państwu. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod24.pl.